Tutaj zobaczcie taki wczesno wiosenny majowy staw. Niestety mamy bardzo zimno i lilie jeszcze są w takich kolorach, lilie liści w kolorach czerwonych. To świadczy o tym, że te liście są jeszcze bardzo młode i nie rosną szybko. Ale tutaj chcę Wam pokazać na przykład tataraki, które zaczynają tworzyć szuwar, zaczynają wchodzić po prostu z brzegów na głębszą wodę. Niestety nie da rady posadzić ich od razu głęboko, bo nie wszystkie przeżywają, ale jak sobie same będą chciały, to tak wejdą. To pokazuje, jak takie rośliny się zmieniają, jak zmienia się staw, jak następuje sukcesja. Także pamiętajcie, że musimy, projektując takie zbiorniki, mieć również na uwadze cierpliwość i to, że on się będzie zmieniał. My tak naprawdę wspieramy tą przyrodę i to jest jak gdyby nasze najważniejsze zadanie. Tutaj chciałem Wam pokazać jeszcze brzeg stawu. Zobaczcie, tutaj jest zapora kapilarna. Będzie ją widać, tak? Ale jest to tak pomyślane, żeby tak naprawdę taka zapora zginęła. I zobaczcie, to co jest, nie widać w ogóle tej różnicy pomiędzy lądem, a pomiędzy stawem. Rośliny się przenikają. Tutaj mamy na przykład skrzyp, który gdzieś tam sobie wchodzi dalej. Mamy irysy, które jeszcze nie kwitną, za chwilę będą, które też wchodzą. Mamy, widzę również krwawnicę, która też znosi zalanie i ona jest tak pomiędzy. Także zobaczcie, to jest właśnie to, o co nam chodzi, żeby zacierał się jak gdyby brzeg stawu, zacierała się ta granica. I takie zbiorniki wyglądają najfajniej. Tutaj przybliżę, będzie pewnie widać za chwilę, zobaczcie, nawet poukładane kamienie, które są tutaj opoką. To jest bardzo miękki kamień, ale specjalnie został użyty, dlatego że w procesie erozji po prostu popękał i wygląda to bardzo naturalistycznie i o taki efekt nam chodziło. Także projektując stawy, jeszcze raz do tego wracam tak naprawdę, pamiętajcie, że im staw starszy, im bardziej spatynowany, to będzie lepiej wyglądał i możemy go sobie wtedy kształtować. Znowu zaczyna padać deszcz. Jak się uda, to pokażę jeszcze kilka takich fajnych miejsc. Tutaj mamy takie miejsce z tużycą. Zobaczcie, jak fajnie tużyca pomaga uzyskać taki efekt bardzo organiczny, naturalny. Roślina, która rośnie, ja cały czas o tym powtarzam, bo to jest moim zdaniem niedoceniana roślina przy stawach kąpielowych, przy w ogóle zbiornikach wodnych, ale zobaczcie, rośnie w wodzie, rośnie również poza wodą, także stosujcie, zachęcamy do tego. Tutaj mamy ten szuwar oczeretowy, to jest jeszcze wszystko bardzo młode. I zobaczcie tutaj na dnie, też mamy, stworzyło się po prostu podszycie pomiędzy tym oczeretem, podszycie z rośliny, która się nazywa potocznik. Ona jest bardzo agresywna w przyrodzie, zarasta, jest uważana za chwast, za bardzo inwazyjną roślinę, a tutaj dlatego, że w stawie mamy oligotrofię, albo przynajmniej idziemy w kierunku oligotrofii, ona jest bardzo, bardzo ograniczona i wygląda tak niepozornie, niemniej jednak tworzy takie zadarnienia. No i też to zawsze pokazuje, to jest takie nasze miejsce, gdzie nie ma w ogóle roślin. I zobaczcie, w tych miejscach, gdzie nie ma roślin, roślin w rozumieniu wyższych, tych, które nam się podobają, które są akceptowalne, są rośliny, glony, z którymi też my nie walczymy, które są potrzebne. Brzydko może wyglądają, ale w ogólnym założeniu powinniśmy przewidywać, że takie glony są. Także tak to wygląda. Jak mówię, jest maj, końcówka maja tak naprawdę.
Staw wygląda właśnie w ten sposób. No i czekamy do sezonu. Jeszcze gdzieś tam nie intensywnie go nie czyścimy. Woda jest dobrej jakości. Od czasu do czasu chodzi odkurzacz automatyczny. No i czekamy, aż będziemy mogli już korzystać za kwitną lilię. Także w tej chwili dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.